budujemy repertuar debiutowy D5. Chcę powiedzieć, że tu już pójdziemy trochę dalej. Pogłębiamy. I tu gramy hetman C2. Można grać skoczek E5. Zawsze powtarzam, że można grać skoczek E5. Hetman C2 też jest opcją, czyli możliwością. A6. Hetman C4. Kiedy przeciwnik gra B5, pomaga nam, bo hetman chce wrócić się na C2, a przy skoczku na C3 ma utrudniony powrót. Goniec D2. Goniec E4, hetman C1. Cały czas gramy na pionka C7. Mamy minimalną przewagę. Czarny ma tu kilka możliwości. Możliwość pierwsza. Skoczek BD7. Goniec A5. I znowu ma dwa gałęzienia. Wieża A7. Skoczek BD2. Chcemy dojść do E4. Chcemy zagrać E4. Jeżeli przez hetman A8 przeszkadza E4, to gramy E4 i nie jest dobre. Skoczek E4. Skoczek E4. Goniec E4. Ofiarujemy jakostkę. Pionecka. Wpadamy na trzech. Na hetmana, na wieżę, na gońca, zabieramy wieżę i mamy figurę za dwa piony. Po goniec C5 wycofujemy się tak, jak przyszliśmy. Mamy figurę za trzy piony, powinniśmy wygrać. Parę gońców mamy. Białe pola, nie ma jak przeatakować. Czarna wieża nie może szybko wejść do gry, więc bicie pionka na E4 nie jest dobre. Goniec B7, B4. Murujemy pionka C, murujemy naszego gońca, ale stwarzamy słabość na C7, na C6, na C5. Skoczek B8, skoczek E5, goniec D6, hetman B2. I trzymamy pozycję. Pozycja jest lepsza. Tak, panie Arago, turniej o 19:45. Panie Przemysławie, ten co wygrał tydzień temu, dziś nie wygra. Dobra, wracamy. Wracamy. Hetman A8, skoczek E4, blokuje. Bijemy. Blokuje. Fiksujemy słabość na linii C. Wariant przykładowy, ale dobry. Goniec G2, król G2. Jak widzimy, na skrzydle królewskim i w centrum mamy 5 pionków przeciwko 4. I taka wieżówka jest wygrana. 5 przeciwko 4. Wieżówka 4 przeciwko 3 nie jest wygrana. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Wracamy. Hetman C1. Skoczek C6. Skoczek BD7. Skoczek BD2. Goniec się wraca. A3. B4. Znowu zwracam uwagę na powtarzający się manewr fiksowania czarnego piona C. Odrzucamy figurę. Proszę, naciskamy na piona C trzeci raz. Zrobiliśmy słabość. I mamy dobrego skoczka przeciwko zablokowanemu gońcowi. Słaby punkt E6, słaby punkt
e3. Dobra, w pozycji wyjściowej zamiast skoczek c6 może zagrać jeszcze b4. Jak zagra b4, goniec g5. I teraz słabsze jest h6, goniec f6, hetman c2, pół pionka przewagi, lepszy troszeczkę skoczek bd7, wyganiamy gońca, idziemy koniem na e5, c5, bijemy piona, rozbiliśmy strukturę i mamy lepszą pozycję. Słaby pion b4, słaby król, słaby pion f6. Trzecia możliwość, zagrać c6. Wieża d1, wziął piona, odbiliśmy piona, mamy parę gońców. Czarne mają słabe pionki, a6, c6. Jesteśmy dobrej myśli. I wracamy do wariantu głównego, pokażę go od początku. d4, d5, c4, e6, skoczek f3. No nie będę ruchu wymieniał, przecież każdy widzi. Szachownica ma czytelne oznaczenia. Goniec e3. I teraz czarny ma ruch. Skoczek b4, jeżeli wieża c8, to najpierw wieża d1. Warianty nie są forsowne, ale pokazują ideę gry. Złapaliśmy pole c5 i gramy przeciwko kiepskiemu gońcowi. Goniec białopolowy przeciwnika wyłączony z gry. Jedna figura stoi źle, cała partia stoi źle. To było po wieża C8. Jeszcze skoczek A5. Skoczek A5. Wyganiamy gońca. Próbujemy przygotować. Hetman idzie na kontrolować E4 i linię C. Pion na C zginie prędzej czy później. I znowu przeciwnik został ze słabym gońcem. Bicie w przelocie nie przechodzi. Czyli w tej pozycji pozostaje skoczek B4. Wyganiamy gońca. Wieżę stawiamy na linii D. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie warianty są podobne, więc łatwe do zapamiętania, do opamiętania się. Wymuszone osłabienie. I teraz przeciwnik może zagrać C5, żeby się pozbyć słabego piona. Ale uzyskaliśmy silnego piona w centrum. I jakieś takie groźby są. Na E6, na H7. Więc lepiej, żeby nie grał C5, tylko A5, hetman C2, zdwajamy figury, podważamy konia i znowu słaby pion na A5, słaby pion na C7, jak znikną piony hetmańskiego skrzydła, będziemy grali wieżówkę 5 przeciwko 4. Panie Raf, też życzę udanego urlopu.